Kolejna dziś informacja z polskich dróg. W czwartek 3 sierpnia około godziny 8 doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Topola, województwo kujawsko-pomorskie. Zderzyły się tam dwa samochody. Jedna osoba zginęła. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący 38-latek samochodem marki Audi A4 nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu 40-letniej kobiecie kierującej pojazdem marki Ford Fiesta. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Niestety życia 40-latki nie udało się uratować. Kierowca Audi nie był pod wpływem alkoholu. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.